Hello, 420 mordomordy, nie jestem Tritusa, to jest kolejny odcinek z Lucky Bloków na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj to co zrobimy jest jeszcze lepsze niż poprzednie rzeczy. Ja wiem, to jest praktycznie niemożliwe zrobić lepsze filmy niż ja zrobiłem ostatnio, ponieważ były naprawdę epickie Lucky Blokowe filmy na moim kanale. Mówię tylko w kontekście Lucky Blokowych filmów, bo są też inne oczywiście na moim kanale, prawda? Są różnego rodzaju fajne serie na kanale Jesztricus, który właśnie oglądacie, ale ta seria jest Lucky Blokowa, więc odnosi się też do innych Lucky Blokowych serii. Słuchajcie, zanim zaczniemy na dobre grać, pamiętajcie o tym, aby zostawić łapki w górę, mordeczki, tak? Każdy z was niech zostawi łapkę w górę oraz niech subskrybuje kanał, ponieważ jest to mapka Lucky Block Plain by Mr. Pan Bobak. Mr. Pan Bobak to osobistość, której nie muszę raczej nikomu przedstawiać na moim kanale, ponieważ on stworzył większość mapek Lucky Blockowych, jakie przechodziłem, większość najbardziej epickich mapek Lucky Blockowych, jakie przechodziłem. Patrzcie, jakie tu są detale. Tutaj macie jakąś turbinę, w sensie jakąś, nie wiem, kratę, wdech. Tutaj są horror Lucky Bloki. Tutaj mamy śmigło. To wszystko jest naprawdę tak epickie zrobione, że nie mogę się doczekać, aż to wszystko rozwalę. No typowo, po prostu typowy Tritus przychodzi i rozwala tylko wszystko, no ale takie już moje zadanie, siać po prostu rozwałkę na tym oto YouTubie, więc subskrybuj najbardziej zniszczycielski kanał na całym świecie. Dzisiaj nie zniszczymy raczej wszystkich Lucky Bloków, ale postaramy się zniszczyć ich dużo i zaczniemy... Ej, co się stało? Od tego oto śmigła. Ponieważ tutaj są Creeper Lucky Bloki, które są bardzo przyjemne do otwierania. Ja tymczasem muszę zrobić Game Moda 0 i lecimy po Creeper Lucky Bloki. No właśnie, właśnie, mówiąc przyjemne, nie to miałem na myśli! Nie to miałem na myśli, ludzie! Oh, man. Opracujmy strategię. Strategią jest uciekać! Dobra, spadać. Strategią jest spadać, okej? Okay? Wow. Ej, tutaj jest ziemia pode mną. Wow. What the. Dobra. Wiecie co, ludzie? My nie zaczniemy w to grać. Jedyny sposób, żeby coś zrobić, to to. No super, nawet jak nie ma mobów, nawet jak moby usunąłem, to i tak mnie to rozwaliło. Nie gramy na hardzie, zagrajmy sobie na normalu. Ja nie mogę. Co tu się stało? Co tutaj się stało, ludzie? Ja nie rozumiem tego kompletnie. Chwila. Game rule. Keep inventory true. Mister Pan Bobak, czemu o tym zapomniałeś? Keep inventory true. Dobra, teraz powinno być git. Mam nadzieję, okej. Tutaj są... To jest muzyka z Minecrafta? Z czego to leci? No dobra, nieważne, w każdym razie musimy teraz zacząć w końcu niszczyć te Lucky Bloki, bo to co teraz zrobiłem, to nie było nawet ich niszczenie. To była po prostu totalna porażka. To była... Oh. Wow, co to daje? Ile to daje speed? Wow, man. Ile to daje? Chwila. Co? Ludzie, ja chciałem wam tylko powiedzieć jedną rzecz. To jest najmocniejszy miecz w Minecrafcie. To jest najmocniejszy miecz, patrzcie. Nie! O nie, z nim się nawet nie da chodzić, on jest... on jest zbyt OP, żeby... Ej, no nie... Ej, no nie! O nie, bo ja znowu zrobiłem błąd ortograficzny! No nie, ludzie, a miałem takie fajne itemki. Chwila, możemy je jeszcze złapać. Możemy je jeszcze złapać, naprawdę. Ja wam to mówię, skoczymy tutaj i je weźmiemy zanim padniemy. Nie, to chyba tak nie działa jednak. To chyba tak nie działa i nie dostaniemy naszego najlepszego miecza w Minecrafcie. No niestety, znubiliśmy. Właściwie to ja znubiłem. Więc to są tego konsekwencje, a mianowicie to, że nie będę miał fajnego miecza, tylko będziemy sobie rozwalać bez niego, ale i tak on nie był...
on nie był mi aż tak potrzebny, wracając do mojej myśli, ale masakra, po prostu ile można być wysadzanym w jednej grze, ile można, ludzie, niech ktoś mi to powie, ach, niech powie mi, ile można być... Dobra, myślałem, że to TNT, nie jest najgorzej, w ogóle w środku to jest puste... Łooo! Okej, przeżyłem, refleks Lucky Blockowca jednak mnie nie zawiódł, jednak to było nawet dobre, co my tu mamy, chickena. Tutaj mamy jakiś cake, no dobra, to nie jest nam zbyt potrzebne, czy coś spadnie, czy coś... Dobra. Ja już, ludzie... Kurde. Ja już jestem, ludzie, taki wyczulony, wiecie, jak coś, jak z Lucky Blocka nic nie wypada, to ja po prostu uciekam od razu, dlatego, że jestem przygotowany na to, że za chwilę może coś normalnie wypaść i mnie po prostu rozwalić, co jest masakryczną wizją dosyć. Dobra, weźmy... Nie! No nie, no to jest przesada, ludzie. Ender Dragon. No Ender Dragon niszczący wszystkie Lucky Blocki. No nie, no to jest dla mnie mapa, to nie dla ciebie. Czy on znika na tym? Nie znika. Dobra, ludzie. Uwaga. Jest tylko jeden sposób, żeby go rozwalić. A mianowicie mój miecz, który już tutaj nie leży, dlatego że zniknął. Oh no, czemu? W ogóle można na nim jeździć, patrzcie. No i epicko, nic mi nie zrobisz, typie. Dobra, weźmy sobie ten sam miecz. Royal... Ej, no... Guard... Ej, no nie ma tego. Nie ma tego miecza. Go się da dropnąć tylko z Lucky Blocków. Taki jest miecz. Lak minus 100, co? Co on daje? Chodź, ej, chodź tu. Chodź tu, zobaczmy. Kurde, no, bo nie może tutaj być Ender Dragon, podczas gdy ja się bawię. Ej, dobra. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Może nas nie znajdzie już, w sumie. Może nas już nie znajdzie. Ale na serio, no nie dałbym sobie rady niestety z tym Ender Dragonem. W ogóle nie dam sobie rady nawet z wróceniem tutaj na moją mapkę, więc naprawdę masakryczny jest to początek. Wow, kurczę, no filmik trwa, a my nic tak naprawdę nie zrobiliśmy, nie otworzyliśmy żadnych Lucky Blocków, bo mamy jakiegoś pecha. Trafiają nam się same słabe itemki, które nam nie pozwolą walczyć. Jakiś killer bany nam się trafi, mamy scheatowany miecz, więc scheatowany miecz wyrzucamy. Chciałem scheatować, żeby smoka się pozbyć, a smok sam się siebie jakimś cudem pozbył. Dobra, mamy jakąkolwiek zbrojkę, lepsze to niż nic, prawda? No to zdecydowanie, ale przydałoby nam się coś jeszcze lepszego. Strzały są fajne. Strzały nam się nawet przydadzą. Ej, strzały. Kurde, czy ten Minecraft nie rozumie, co ja mówię? No właśnie, ej. Nara. Pyk. No dobra. Coś czuję, że ich już nie ma. Tak jakby. Tak w pewnym sensie, rozumiecie. Wow, dobra, to ich rozwaliło, zdecydowanie. Mamy tutaj, dobra, mamy Hero Sword. Coraz lepiej zaczęły wyglądać nasze itemki, dlatego że mamy zbrojkę, mamy mieczyk. Wszystko nam zaczyna dobrze iść. On sprzedaje nic, co nam się przyda. Tutaj są miksturki. No miksturki zdecydowanie są także czymś, co ja bym chciał. Więc sobie je wezmę, dlatego że no dajcie spokój, ludziska. No ej, no, no... dobra. No nara. No nie moje pieski! Ja rozumiem. Bierzcie mnie, ale nie bierzcie moich piesków. Moje pieski są dla mnie ważne. To są dla mnie najważniejsze zwierzęta, jakie miałem na tej mapie, bo... Pierwsze. Ej. Ziomel. Bigo piesku! Bigo piesku! Bigo! Bierz go! No nie, coś mu się nie udało. Nieważne. Udajmy, że tej akcji nigdy nie było. Ja myślałem, że ten pies skoczy, uderzy go, po czym się pojawi przyteleportowany do mnie, a nie uderzył go i potem umarł. Więc niezbyt mnie to satysfakcjonuje, szczerze mówiąc. Dobra, magma cube. No nie, te małe magma cubki też biją? Co się dzieje? Co się wygry... Co to są za Lucky Blocki?
I czemu tak mi ścięło mapę? Czy to przez to? Czy to przez slajmowe tornado? Chodź tu. Chodź tu. No chodź. No nara. O. Okej. Co się dzieje? Halo. Ktoś mi to wytłumaczy? Ktoś mi wytłumaczy, co się dzieje w ogóle na tej mapie? Dobra, cało mi zawiesiło, muszę znowu zrobić pistula. Dobra, to przez jakieś potworki, których nawet nie widziałem, mi tak zlagowało, ale dobra, otwieramy dalej. Okej, dyniowy sztos, tak nazwę to coś. Tutaj mamy jakieś itemki. Dobra, chestplate, to nam się przyda, to nam się zdecydowanie bardzo przyda. Skąd to rypnęło? Skąd to się wzięło w ogóle? Ooooo! Przeżyję. Yeah! Dobra, ej, to naprawdę wymagało pro skilla przeżycie czegoś takiego. Oj. Ej, patrzcie, jak jednego zabiję, to inni nie strzają. Widzicie? To tylko jak ich uderzam, to ich to boli. A jak ich biję normalnie, to ich nie boli. Czajcie? Mogę ich rozwalać jak chcę, a oni nawet się nie kapną. Co za głąby z tych świni. Pigment. Wow. To było całkiem epickie akurat, to chyba mi przyznacie. Kurczę, ta mapa rozwałki kompletnie nie ma sensu, dlatego że ona nie ma końca w pewnym sensie, ale jest bardzo fajna. Zawsze fajnie jest otworzyć coś takiego. Mu się nic nie stanie. Mu się nic nie stało, ja wam mówiłem. Ja nie mogę, jest tu tyle mobów, że zaczęło mi ścinać. Dobra, pozbądźmy się ich. Dobra. Sorry, muszę sobie odcinać grę, ludzie, normalnie. Widzicie, co się dzieje? To jest jakaś istna masakra po prostu dla kompa. Takie coś. Ja nie mogę. O co chodzi? Tutaj się tyle rzeczy zrespiło, że zaczęło normalnie lagować. Guardian, dobra, Guardian został zniszczony. Może załadujmy sobie bez kitu mapkę jeszcze raz. Dobra. Nie mam pojęcia. O nie, killer vany. Dobra, udało się. Pójdźmy do jakichś ciekawszych lucky bloków. Co tutaj się buduje? Ja nie mogę. Ej, chwila, wyłączę jeszcze shadery, bo ta mapka zaczęła po prostu mi przegrzewać kompa. To jest niesamowite, ludzie. To jest niesamowite, że ta mapka jest tak przeogromna i tak OP, że zaczęła mi przegrzewać cały komputer. Dobra, teraz jest w miarę git. Chyba. Nie. Czy laguje? Ile ja mam FPS-ów? Jakie ja mam spadki? Z 500 do 100. Dlatego tak dziwnie laguje. What? O, oceloty. Dobra, spadajcie. Tutaj... Ej, udało się. LOL! Nie wiem, jakim cudem, ale się uda... Wow! Armia bobów! No nie. Z armią bobów... Ludzie, nie ma cwaniaka na armię bobów. Armia bobów to jest najpotężniejsza armia, jaka tylko w ogóle istnieje. Dlatego, że to są tak mocne moby i jak jeszcze da się ich parę naraz, to przecież nikt z nimi się nie upora. No nawet ja się z nimi nie uporałem teraz. Musiałbym mieć chyba program Lucky Blocki albo coś jeszcze bardziej opeckiego. Dobra, tutaj są TNT, ja chętnie je pootwieram teraz. No nie tak... Niechętnie, niechętnie, okej? Jednak niechętnie, ja cofam, naprawdę cofam wszystkie moje zarzuty co do TNT. One, kurde, bolą. Ej, te są fajne. I zaraz coś wybuchnie. Dobra, powiem, uwaga, patrzcie. TNT lucky bloki są fajne. O, ej, TNT. Nawet nie dało mi skończyć ten lucky block. Nawet nie dał mi skończyć mojej myśli. Przecież to są jakieś jaja. O, dobrej temki. Dobra. Moglibyśmy skoczyć. Okej, udało się. Ej, jaki ja jestem mocny. Obczaja się to? Dobra. Ten typ spadł. No dobra, nawet nieźle idzie. Gdzie są moje potki w ogóle wszystkie? Ja miałem dużo potek wcześniej. Tu są. Tu są z lakiem plus 100, ale gdzie jest unlock? Dobra, weźmy sobie tak. Okej, to nam dało jakieś fajne efekty. No to daje zawsze fajne efekty. Więc jeżeli macie jakiegoś przeciwnika
i chcecie być pewni, że uda wam się z nim wygrać, no to bierzecie to. Widzicie, nawet z Bobem teraz wygrałem. Na lagującym kompie od Lucky Bloków, masakra. Dobra. Nie ma szans. Kurde, ile tu jest tych Bobów? Przejdzie to? Czy jak on się nazywa? A, to jest Herobrine's Army chyba. To jest coś poważniejszego. Co to daje? To chyba nie jest takie dobre. To mamy buty, dobra, buty możemy zamienić. To nam niepotrzebne, to... O, to nam potrzebne, dobra. Gitara. Mamy dobre spodenki, no. To się ceni w dzisiejszych czasach, dobre spodnie. Okej, okay. Czy coś jeszcze nam się tutaj trafi w ogóle? Dlatego, że ja nie mam pojęcia, czy nas jeszcze zaskoczą czymś Lucky Bloki, które są tu zawarte. No, mapka jest epicka, ale no, te Lucky Bloczki nie są najfajniejsze, w jakie grałem. Okej, to nawet mnie nie drasnęło, ja już jestem zbyt dobry, co to było? Jakiś słaby mobek. Okej, tutaj mamy jakiś mini parkour, mini rainbow parkour jakby. Dobra, wyjdźmy sobie. Jeszcze nie pootwieraliśmy dwóch rodzajów Lucky Bloków, czyli tej całej kajuty. Nie, trzech rodzajów Lucky Bloków nie pootwieraliśmy. Water Lucky Block, Horror Lucky Block i ten... No, trzech Lucky Bloków. I ten biały, nie wiem co on daje. Water Gun, oh yeah, jedna z... Uuu, fajny mieczyk, Water Gun, wszystkie fajne rzeczy nam się trafiają nagle. Ej, gdzie jest Water Gun? A, mam go już, dobra, gitara. No to o to chodziło właśnie. Bo strzelam, Water Gunem, Water! Dobra, bardzo dobry Lucky Bloczek. O, epicko, to w końcu coś, co niszczy tak jak chce. O, dobra. To niszczy dokładnie tak jak chce wszystko. Dokładnie tak chcę otwierać Lucky Bloki, ludzie. To jest mój styl otwierania Lucky Bloków, patrzcie. What? Kiedy ja padnę? Ej, o co chodzi? Co się dzieje? Co się stało? Co się odwaliło? Ludzie, co ja zrobiłem? Czy ja przesadziłem? Czy ja przesadziłem? O nie! Dobra, robimy to dalej. Ja mam to gdzieś. Ja chcę otworzyć jak najwięcej Lucky Bloków. Zobaczymy, czy znowu tak długo przeżyję. Ej, nawet nieźle jest. Patrzcie, ile ja przeżywam. I ze wszystkich akurat królik mnie rozwalił. No to są jakieś żarty chyba. O! Podpalający rybik, co? O co chodzi? Jak to podpalający rybik? No, zostawcie mnie. Ja nie mogę. Co ja zrobiłem sobie z Minecraftem, ludzie? Co ja zrobiłem z tą mapą? To jest ważniejsze pytanie. Co ja zrobiłem z moim życiem? Co ja zrobiłem ze wszystkim? Dobra, mam dobrą zbroję, to się liczy. Możemy dalej otwierać jak powaleńcy Lucky Bloki. I tym razem otworzymy zwykłe w ten sposób. Dobra, TNT na mnie straszne. Jednak trochę straszne. Endermity na mnie straszne. Wow! Ej, Bob! Kurczę, Bob mnie tak urządził? Serio? Bobo! Kurde gnomie, przypominam, że odcinki codziennie od 19. O! Co to jest? Okej. Trochę mi się coś nie pykło. Nie chcę zobaczyć tego moba. Co to tam jest? Wow! O co chodziło? O co chodzi? Co się dzieje? Co się dzieje? Halo? Co się dzieje? To ja? Nie. Coś na mapie, tylko co? Nie, to ten potwór, mówię wam. To ten potwór. To on. To ten. To ten typ. Co się dzieje? O nie, ich jest dużo? Co się dzieje? Zostaw mnie. Czy da się z nim walczyć? Dobra, udało się. Okej. Posiekaliśmy ich na salami. Salaminią.
Dobra, weźmy sobie tutaj ciasto, najedzmy się. Co, chcecie do mnie? Ziomy, nie ma tutaj przejścia. To jest prywatna strefa jeża. Oj, co ja zrobiłem? Puśćcie mnie! Puśćcie mnie! Kurczę, to oni mają taką zbroję jak ja, przecież ja im zabrałem tę OP zbroję. Dobra, o, dobra. Zróbmy tak, żeby rozwalić wszystkich. No rozwaliłem tylko siebie póki co. No ja nie mogę. Ale fajnie się rozwala te Lucky Bloki. Na początku było gorzej niż jest teraz, co się zdarza rzadko w sumie, że tak się rozkręca. Zazwyczaj jest na początku już fajnie, a na końcu już tak nie chce mi się grać. A teraz wręcz przeciwnie, spodobało mi się bardzo po prostu. Odkąd mam dobre itemki, dobre wszystko i mogę siać taką rozwałkę, że aż kompi nie wytrzymuje. Mam nadzieję, że wam też się to podoba. Tu ananasowy podwo... Trafię. Kurde, mogłem do lawy skoczyć, nic by mi się nie stało wtedy, jestem lawoodporny. Jestem lawoodporny! Dobra. Ale wiecie co, już za chwilę chyba komp mi wybuchnie od takiego grania w Lucky Bloki. Więc ludziska, ja bym chciał z tego miejsca się z wami już pożegnać po prostu. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. To by było na tyle, subskrybujcie mój kanał, odcinki codziennie o 15, więc wbijajcie i oglądajcie. To by było na tyle. Ja jestem Tritsus, na razie.